A, tej, widzowie, dawajcie sobie przeglądniemy na szybko komentarzy Jessa. Dawajcie sobie zrobimy jakiś szybki, ludologiczny przegląd komentarzy. Zobaczymy, co tam w trawie pisze. Oj, komentarze. Dawno nie zaglądaliśmy. Zobaczmy, co tu będzie. Z jakiej paki takie gówno ma dostać nominację do Starfielda? Dobrze, widz pisze, ludologicznie. Tylko Tekken, nie zgadzam się. No, walkę bijatyk na szczęście przychodzi nawet poza bijatyki. Bardzo dobrze, ale wiecie co? Ja wam powiem, że mimo wszystko uważam, że to jest bardzo dobrze, że jest kilka całkowicie innych bijatyk różniących się od siebie i ludzie mają się o co pokłócić. Giga to jest ważne moim zdaniem. Ja wolę Mortala, ale nie twierdzę, że Tekken to gówno. Twierdzę, że Street Fighter to gówno. Nienawidzę Street Fightera. Ale rozumiem, dlaczego komuś się może podobać Street Fighter, no nie? Dla mnie jest po prostu pozycją diametralnie inną od tego, czego oczekuję w bijatykach. Jest dla mnie taki zbyt bazujący na podstawowych uderzeniach, podstawowych kombosach i takich touchdownach, nie, to nie są touchdowny, na takich połkach, no nie? I z uwagi na to jest taki trochę bardziej taktyczny mi się wydaje Street Fighter, jak oglądałem turnieje z tego, a coś tam sobie pooglądałem. Ja, sąsiedzie, nie wiem ile to auto kosztuje, ale ja coś tam się znam, bo czytałem w internecie, nie? Ja na przykład o wiele bardziej widzowie preferuję Mortala, no nie? Co mamy dalej? Nominacje, o czym mowa, zero nominacji dla tej pseudej gry. Ej, widzowie, wy tam srogo ciśniecie z tym Starfieldem, nie? Jestem tylko ciekawy w tym wszystkim, jaki procent, tak jakby, waszego zdania, nielubienia Starfielda jest spowodowany tym, że ja miałem bardzo negatywne zdanie, jesteście widzami mojego kanału i po prostu, nie wiem, przyjrzeliście na oczy, zdjęliście różowe okulary, wzięliście czerwoną pigułkę? Czy faktycznie dużo osób, które gdzieś wchodzi na ten kanał i mówi, kurwa, ty dobrze typ mówi, też nie lubię Starfielda, nie? To jest lepszy gameplay niż do 4. O, Backpack Battles już wleciało. Jak ktoś widzowie nie oglądał, zajebista gierka wleciała na główny kanał. Polecam sobie widzowie obczaić, nie? Naprawdę bardzo ciekawe. Jest w ogóle darmowe demo na Steamie, no nie? To jak czat zjadł Maciusia, który napisał, ty masz się z jakiegoś fachowca od gier? Ktoś przykry, toksik w chuj. A co wy tam takiego pisaliście poza oho? Ja rozumiem, że taka specyfikacja streamera, taki styl bycia, ale mamy mimo tego, iż Kiszak ma poukładane gamingowo w głowie i wie, czego od gier oczekiwać, to faktycznie czasami wypowiada się, jakby pozjadał wszystkie rozumy. Ostatnio coraz... O, boli Polaka, że nie jestem skromny. Jezu! Biedny Maciek chodzi pasywno-agresywnie i dostaje agresywnie. Jezu. Ej, ale w ogóle wiecie, co jest najlepsze? Tam nic takiego nawet niesamowitego nie powiedziałem, nie? Ostatnio coraz częściej spotykam się z takim, że ktoś z tym, jak strzela jakąś totalną głupotę. Nie znać Silent Hilla? Tak, widzowie, nie, ja znam Silent Hilla, ja go nie ogrywałem. Tyle, nie gram w gry tego typu. Nie można być specem od wszystkiego, bo wtedy jesteś specem do niczego. Ja nie gram w horrory, ja nie gram w tego typu gry, no nie? Nie wiem, jak wygląda Silent Hill. Nie grałem w Silent Hilla. Jest grą na spektrum, które mnie w ogóle nie interesuje, no nie? Więc tak, nie znam gameplayowo Silent Hilla. Wolę w takiej sytuacji powiedzieć, że nie mam pojęcia, jak wygląda Silent Hill gameplayowo, niż próbować zgrywać pseudoznawcy i że o, że tak, że Silent Hill był dobry. A może nie był dobry, tylko tak się utarło, no nie? Toż to gra kultowa. No okej, stary, ale kultowy jest, nie wiem, są Twin Peaksy. Każdy z was oglądał Twin Peaksy? Nie, kultowy jest stary Ride the Lightning Metaliki. Czy każdy zna tą płytę na pamięć? No nie, no kultowe to były auta z lat 60. w USA. Wiecie coś na ich temat? No też, no nie. Te Mariosy, które wyszły, stały się grami kultowymi. Czy znam wszystkie Mariosy? No pewnie, że nie. Wy znacie też? Pewnie, że nie. Dlaczego? Bo ja u mnie na kanale gram w RPGi. Fucking slashe, czasem się trafi jeszcze jakiś może RTS i coś takiego i ogólnie gry, które są bardziej nastawione na taki element retro, ale nie retro z NES, tylko retro z początków lat 90., lat 2000, peceta, no nie? Nie grałem w Silent Hilla, takie to dziwne, ja pierdolę, niektórzy ludzie są nieźle odpierdoleni na tym YouTubie, nie? W Polsce panuje jakiś chory kult skromności i wstrzemięźliwości. Wysokie poczucie wartości i pewności siebie bardzo często jest postrzegane jako wyraz pychy i narcyzmu. Tak! I przez to jest traktowano ostracyzmem. Dokładnie to tutaj widać, nie? Typ wchodzi do mnie na stream, srami na wycieraczkę, próbuje tak jakby mnie podkopać i upokorzyć mnie. Ja mu odpowiadam i to jestem zły. Nie chcesz dostać pysk od dresa, to nie zaczynasz się bujeć z dresem i mu nie mówisz, jaki klub swojego miasta wolisz, nie? No, krótka piłka. Okej, rozumiem, że nie gra w horrory, przeprosił, jest... A, patrzcie, widzowie, przeprosił, jest w porządku. Słuchajcie, tu napisał, ale przeprosimy. Dobra, to cieszę się, że przeprosimy jest w porządku. Nie wiem, co bym zrobił, stary, jeżeli bym nie przeprosił, by nie było między nami w porządku. Nie, jednak, sorry, wiem, miałbym to totalnie w dupie.
Każdy ma swój gust. Polecam swoją drogą grę i soundtrack. Ale jakiś czas temu pierdolną jakąś dziwną definicję rebootu, to wewnętrznie umarłem. Takich pomyłek jest więcej, a wypowiada się jakby doskonale wszystko wiedział. Panie Kiszak, to, że przychodzi z Solsy z zamkniętymi oczami, nie znaczy, że znasz się od razu na każdej innej gierce. Ale ja tego nie twierdzę, sam to stary narzuciłeś. Jest jakaś intuicja, chociażby do odnośnie tego, jak zauważył od razu, że gra może być źle zoptymalizowana, bo ten time frame jakoś na nagraniach da się odczuć. Grę na Real 5 to ostatnie kaszana. Znajomość rynku jest rozkładanie gier na mniejsze czynniki, dostrzeganie, jaki ma wpływ na całość. Nie każdy to umie i za to szacun, ale czasami interakcje z widzami, którzy mogą mieć odmienne zdanie, brzmi mega patologicznie i brakuje pokory. To ja ci dam stary radę. To załóż sobie swój stream i zachowuj się na swoim streamie tak, jakbyś chciał, a nie próbuj naprostować kogoś kogokolwiek innego, żeby się zachowywał w taki sposób, jak ty byś chciał. Bo brzmi to jak typowy jedynak, który był wychowany przez matkę, której narzucał cały czas swoje zdanie i był przyzwyczajony do tego, że zawsze dostawał to, co chce. I nagle zdziwiony, jak wchodzi do internetu i próbuje komuś coś zagrać, jak ktoś mu nie tańczy i mu każe wypierdalać, no nie? Inna sprawa, że goś nie dał żadnego argumentu, ale jak zobaczył reakcję czatu, to nie dziwię się, że zrezygnował z dalszej dyskusji. Chłopie, wchodzisz między wrony, musisz krakać tak jak ony. Tyle, essa, no nie? Ja pewnie też zostanę zjedzony za ten komentarz, bo przecież wypowiadam się na jego podwórku, jego miejsce, jego zasady. Fajny materiał, spoko, zostawiam łapę, czekam na więcej, ale czasami już boli słuchanie kwestii. To masz, ułatwię ci to. To nie słuchaj. Dlaczego ludzie na YouTubie mają takie totalnie pojebaną świadomość, że jak znajdą kogoś, to wydaje im się, że mają jakikolwiek wpływ na jego twórczość. Nie macie. Ja nie robię tego typowo pieniędzy. Ja nie jestem YouTuberem, który będzie robił tak, żeby dojść do największej grupy odbiorców. Mój stream, mój YouTube to jest odpowiednie sito na widzów. Nie podoba ci się, to wypierdalasz i tyle, a nie będziesz próbował mnie zmieniać. Ja nie jestem stary Ditto z Pokemonów, że będę przybierał dwa inne kształty tylko dlatego, że komuś tak będzie to podobać, no nie? I essa. Chyba za mocno wierzysz w swoją siłę, skoro twierdzisz, że w ogóle i że sam zjebałeś reputację Bethesdy w Polsce. Społeczność ludologów oczywiście rośnie w sile, ale nadal psychowaną, a także streamerów lubiących, ale chociażby będących neutralnych w stosunku do ja nie wiem, ja nie powiedziałem nic takiego. Widzowie, przestańcie brać wszystko, co ja mówię dosłownie, jakby to była prawda oświecona, okej? Okay? To ważne. Co ty pierdzielisz, że Little Nightmares to gra dla dziewczyn? Skoro jednej dziewczynie się podobała, to nie znaczy, że jest grą dla dziewczyn. Gra ma niesamowity mroczny klimat, jest mocno psycho... Zajwczy, możemy do materiałów wstawiać takie elementy, że nie wszystko, co mówię, jest prawdą oświeconą i czasem mówię rzeczy ironicznie albo przyśmiewcze, żeby ludzie nie płakali? Nie, taka beka. Ej, widzowie, wy mózgu nie macie na tym. Sorry, wy jesteście totalnymi bezmózgami, niektórzy komentujący. Czy napije się pan ze mną wódeczki? Tak. Ale gówno, za dużo macie czasu przygrywy. Powiedział stary Mario977.pl. Mocne słowa jak na internetowego wojownika klawiatury. Wiesiu 3 dobra gra. Wiedźmin 3 świetną grą był i tyle, widzowie. Tak jest. Anima Avatar. Jako wielki fan Bethesdy po graniu Starfielda 22 godziny wytrzymało się. Zacząłem zadawać sobie pytanie, czy ci sami ludzie stworzyli Morrowinda, Obliviona, Skyrima, Fallouta 3 i 4. Bardziej puste i bez duszy gry to w ogóle nie widziałem. Oho. Ale długa wypowiedź od stary fana. Nawet większość jaskiń na każdej planecie jest taka sama. Wchodzić do wygenerowanego kontentu za rogiem kupa gówna, dosłownie pile of shit, a w środku jakieś itemki do craftingu. Kto to w ogóle wymyślił? A też po tych planetach szebrujesz, nie wspomnę, jak oni uproszczali cały system NPS-ów i innych dziennych aktywności. Wszystkie perki w Starfieldzie to copy play z Fallouta 76 i Fallouta 4. Jeszcze kamery zjebali podczas dialogów, nawet outpost jest zjebany. Budowa statku niby ciekawa, niby zbierasz załogę, ale oni nic nie robią i tylko pasywnie dają ci banusy. Starborn naprawdę co będzie w kolejnej? Radborn, Falloutborn, może Shitborn? Metoda zdobywania mocy to absolutny chłam. Zbieractwo śmieci także nie ma sensu. No, zajebiście się ogląda jak wzdychasz i masz rozkmina jak to wygrać. Ludolog nie wie co to Silent Hill. Rozumiem nie zagrać, ale żeby samej nazwy nie kojarzyć? Co kurwa? Czy ja wpadłem w jakiś algorytm YouTube'a stary dla dzieci? A dobra, recenzje horrorów Przemcio. Dobra, to już whatever. No, kto dorosły mówi na siebie Przemcio.
O Vampire Masquerade Bloodlines nic nie wiadomo, ale pan ludolog już wie, że to będzie podobne do Dying Light i gówno. No tak, no bo pokazali stary gameplay, jak wygląda, sugerując się tym, że pokazali walkę, pokazali też sposób movementu i widać, że jest identyczny. Tak jakby Vampire Masquerade Bloodlines tego nie było. Tak jest całkiem jej dużo i nawet dyscypliny nie istnieją. Panie ludologu, zobacz sobie pan trailer pierwszego Vampire. No, tylko zobacz sobie, kilku rąk przychodziło Vampire The Masquerade Bloodlines 2 i zobaczyć, dlaczego uważam, że będzie to gówno i potem jeszcze spójrz na trailer. Essa, nie pozdrawiam. Backpack Hero według mnie ma dużo ciekawszy i ma znacznie więcej kombinowania możliwości. Poza tym Backpack Hero jest znacznie czytelniejszy, czuć większą kontrolę. Nawet do mnie pisali, wiecie, z tego Backpack Hero, żebym to ograł. Dostałem jakieś maila. A to jest w ogóle polskie Backpack Hero, nie? Wypisz, wymaluj Tadziu. Pies jebał, że wygląda jak chłop, ale choć nie słyszę, co gada, już wiem, że pierdolę same głupoty, co Tadziu. Nawet tak samo gestykuluje. O co chodzi, widzowie? Piątek wieczór, dobra. Wszystko to jest wytłumaczone. Kwaśny typ, nie? Cieszy mnie, że D4 nie dostało nominacji, mnie też. Dobry jest gość. Ocenię grę przez pryzmat 15-minutowego gameplayu z IGN-u. Czepianie się prędkości poruszania Robocopa jest idiotyczne. A to tylko daje przykład, że chłop nigdy nie oglądał filmów z Robocopem. Kolejny znawca, który ocenia oglądając jeden filmik. Zagrałem i mam po zagraniu identyczne zdanie na temat Robocopa, jak miałem wcześniej. Nie pomyliłem się ani jednym momencie co do Robocopa. Nie rozumiem, Kiszak, czemu nie lubisz prochowego fantazy z muszkietami. Ja je kocham. Brian McLean to mój ulubiony autor. Marzy mi się dobrze zrobiony klon Skyrima w takich klimatach. Wizu! Nie rozumiem, dlaczego nie robimy dokładnie tego samego. A ja, Marcin, nie rozumiem, dlaczego nie lubisz tatuaży i nie jesteś wytatuowany. Nie rozumiem. Nie rozumiem, dlaczego nie lubisz metalu. Jak mogą być inni ludzie w internecie, którzy mają zupełnie inne gusta niż ja? Jak to jest możliwe? Oglądałem Kiszaka pół roku od recenzji Diablo 4 i nagle się okazuje, że on lubi inne rzeczy niż ja. Jak to jest możliwe? Dlaczego? Dlaczego mi to zrobiłeś? Dlaczego wbijasz mi kosy w plecy? Okazuje się, że jednak nie jesteśmy tacy sami. Co piątek wieczór trzeba robić przegląd komentarzy, bo to będzie giga dobre, nie? Czekam na fanboyów ich trzask dupy. Czekam na community managera jego trzask dupa. Nie, sorry, ona już pękła. Co z tego, że Starfield nie został nominowany do gry roku, skoro polscy recenzenci oznaczyli go już tytułem gry dekady oraz prestiżową nagrodą Złotej Raciczki, to prawda. Eurogamer Pato Service, no. Będzie tak okrzyśnięty. Dla nich powinna być kategoria, ale mi się podoba. Dla Starfielda, no. Giga by dobrze było. Ktoś napisał, zrewolucjonizował gatunek Souls-like'ów 2D, ale to Lootbox chyba powiedział, nie? Hollow Knight przede wszystkim czerpie z Metroidvanii podgatunku, który istniał. Ja bym nie powiedział, że on go zrewo... Chociaż... Hollow Knight był chyba pierwszym takim Souls-like'iem metroidvaniowym, platformowym, nowoczesnym, nie? Ja bym powiedział, że ciężko to mówi się o rewolucji, ale to była bardzo... To było bardzo dobre duo, które spopularyzowali może? Bo na podstawie Hollow Knighta właśnie potem zrobili te wszystkie Blasphemiusy i nie wiem, multum było tych innych tytułów. Niestety jakbyś nie napisał kodu, to ograniczy się fizyka prędkości światła, to pewnie to jest do netcode'u? Spora część osób posiada szerokopasmowy światłowód, którego sobie testuje na różnych DNS-ach i nieważne, czy zostajesz najlepszy, jaki istnieje w twojej okolicy, to serwer jest oddalony. No dlatego powiedziałem, żebyście musieli mieć całkowicie fajną technologię z czapy, żeby to działało. Dużo ludzi pisze, że gra w FPS-y, nie? Bo zapytałem, czy grałem w FPS-y. Nie rozumiem, czemu Skip Nexon za totalnie bezpodstawne oskarżenia względem Iron Maze. Jebać Nexon. Ogólnie nie grałem w Beta The Finals. Nie, wszystko co wychodzi, dobra. Dlaczego Nexon, po pierwsze, że wypuszczają samo Pay to Win gówno i w momencie, gdy mieli dobry zespół, który chciał stworzyć ciekawy nowy tytuł, jakim było Dark and Darker, to zaczęli go tworzyć, potem stwierdzili, że jednak to Typy wyszli ze studia, zaczęli sobie stworzyć ten produkt sami, po czym ich oskarżyli o ukradnięcie im asetów. Asety były z Unreal Store'a, więc nie było od nich ukradnięte. To jest totalnie zjebane. I w kilkudziesięciostronnicowym oskarżeniu w USA, które oczywiście zostało zamknięte w USA, wygrali prywatne spory w Azji, no nie? W sensie Iron Maze wygrał z Nexonem, no nie? I bardzo dobrze. To były tam takie oskarżenia jak pochodnia w ich grze jest, pali się ogniem, który jest czerwono-pomarańczowy. No wow, może dlatego, że ogień jest w takim kolorze, nie? Tam były takie bzdury powypisywane. Albo drzwi w średniowieczu były zrobione z drewna, tak samo jak w ich grze. I do tego miały wycięcie na kratkę, przez którą można było patrzeć. I do tego podali multum kładów, że oni stworzyli Rogala w grze,
i w ich grze Rogal też otwierał zamki. No w całym D&D, w całym kwiecie RPGowym Rogal otwierają zamki, nie? No nie, idiotyczne to było. Nie hejtuję, ale jednak muszę trochę skrytykować. Nie wiem w sumie, czy ten materiał miał jakiś większy sens, skoro w większość nominowanych gier zwyczajnie nie grałeś. W głównej kategorii na gry roku zagrałeś tylko Baldura, co w sumie jest dalekie od obiektywnego podejścia. Skończyło się na tym wszystkim w kategoriach, zagłosowałeś na Baldura i Lies of P, nie mając w ogóle porównania do innych. Ale ja mówię to na każdym etapie, na którym nie grałem w daną grę, no nie? Zobaczmy, co było kategorią gry roku. No proszę was, no przecież to była... Tutaj było nominowane do kategorii gry roku Zelda, która jest kolejną Zeldą, która jest identyczna jak Breath of the Wild. Z kolejną dobrą Zeldą, ale jest nadal po prostu Zeldą. Mario, który jest kolejnym Mario. Remake, Spider-Man i Alan Wake. No, sorry, ale Baldur's Gate, no to wszystko deklasuje, pokazując całkowicie nowy standard, nie? Uwierzcie mi, że jakbym zagrał i w Mario, i w Zeldę, to by się nie zmieniło moje zdanie. Ale na szczęście widzowie, wszyscy inni głosujący w tym plebiscycie, którzy są zobligowani do zagłosowania, ograli wszystkie gry. Nie? Serio. No już widzowie, ja rozumiem, że czepialstwo czepialstwem, ale no idąc tym tokiem rozumowania, to chyba nikt nie powinien zagłosować, bo nie wiem, kto ograł te wszystkie tytuły. Niestety, taka formuła starych głosowania. Problem jest w takim głosowaniu jaki? W takim, że decydują ludzie ciąg głosów, nie? Wolę oddać mój głos na Baldur's Gate'a, nawet pomimo tego, że nie ograłem Spidermana albo Zeldy, bo wiem, że 10 idiotów zagłosuje stary na remake w kategorii gry roku. Ozzy mówi w intrze I am Iron Man, ale nie śpiewa tego później w piosence. Co? Cały refren Black Sabbath Iron Mana to nie jest I am Iron Man? Nie wiem, skąd wy się bierzecie. Ej, co? Poczekajcie, ja się jakiś odklejem, czy jest jakiś kolejny odklejeniec? Pewnie, że jest wewnątrz Iron Man. For Iron Man to spread the fear. Iron Man lives again. Pewnie, że jest. Jednak czaję, co masz na myśli, Kiszak? No i śpiewa Iron, a nie Iron. No dlatego, że jest Brytyjczykiem i masz w środku stare szła, które ci w po prostu sztuczny sposób wytwarza R. I pomimo tego, że go nie ma, nie wypowiadasz, to i tak go słyszysz i tak jakby tam jest. Po prostu nie będzie widoczny w zapisie fonetycznym. Ale i tak poprawniejszy niż Iron. Jestem po filologii angielskiej, dobrze gadasz? To jak jesteś po filologii angielskiej, to następnym razem i wiesz, że ja też jestem, to użyj zapisu fonetycznego. Bo to nie jest Iron. To nie jest Iron, tak jak ty napisałeś. Tutaj masz w środku szła. Masz kit, masz ein i dzięki temu, że masz szła i potem masz n, tworzy ci się sztuczne r z uwagi na szła, no nie? A w amerykańskim będziesz miał już r mocniej zaznaczone i to jest logiczne, bo tak tym się różnią te dialekty, nie? Widzowie, jak serio chcecie jakąś wiedzą zabłysnąć, to zabłyśnijcie czymś konkretnym, no nie? A nie tak przyjebcie się i powtórzcie to, co ja powiedziałem. Pozdrawiam Nexus Live, widzowie. Pozdrawiam Nexus Live. Im dłużej oglądam Kiszaka, tym bardziej zdaję sobie sprawę, jak moje poglądy różnią się od niego. Niemożliwe, widzowie! Ej, widzowie, nie jestem identyczny jak wy. To by na to wpadł, stary, że nie jesteśmy klonami, że możemy mieć różne poglądy. No way! No way! Ej, nie wiem. Ej, dobra, to jest tak. Ludzie mnie poglądali chwilę. Poglądali mnie krótki czas. I teraz są nagle zdziwieni. Ej, my się zgadzaliśmy przy jednej rzeczy, a my się nie zgadzamy we wszystkim. Jak to jest możliwe? Jak to jest, stary, możliwe, że my się nie zgadzamy ze wszystkim, że ty masz inne zdanie na niektóre tematy jak ja? Dlaczego? Ej, ale co ja takiego powiedziałem w tym materiale, że jest kilka takich komentarzy? I znowu coś o anime gadałem? Oczywiście Baldur dla mnie deklasuje swoją konkurencję, lecz nie w każdej dziedzinie. Też mam problem, jak bardzo ignorancko podchodzi do niektórych tytułów plebiscycie lub deklasuje, ale rozumiem, bo nie wszystko trzeba lubić i tolerować i nie każdemu przypada jakaś forma gry. No, okej, okay, to wytłumaczy, ma sens. A to nadal jest zły, stary. Deklasuje, widzowie, nie lubimy tego samego. Są tytuły, których nie lubię. Możecie lubić Alan Wake, ale ja nie lubię tego typu gier. I wypowiadam się negatywnie na ich temat. Mówię, że nie lubię tych gier, że uważam, że są nudne. I nagle ktoś mówi, o nie, a ja lubię horrory, zabolało mnie to osobiście, że powiedziałeś, że gra, którą ja lubię, jest nudna. Boli mnie. A nie lubię tych strzelanek. Jezu, ej, wy jesteście takimi płatkami śniegu, że jak ktoś powie, że nie lubi czegoś, co wy lubicie, to wy to osobiście odbieracie. Wy się w cymbał pierdolnijcie. Tylko mam takie wrażenie, że jak się podchodzi pod znawcę branży gier i bycia recenzentem, ja to tak widzę. No właśnie, widzisz, ty to tak widzisz. Ale to dobrze. I patrzcie, to jest kolejny moment. Ja się naśmiewam z ludologii, kręcimy bekę z ludologii i nagle ktoś mówi, że ja się kreuję na znawcę branży gier. Nie, to ty mnie tak stary widzisz.
Ja podchodzę całkowicie arogancko do tego wszystkiego, ale niektórzy nie potrafią tego wyczaić, takiego stylu bycia, no nie? Nikt tego nie potrafi wyczaić. Ale widzicie, no, takie maćki widzą mnie jako znawcę branży gier. To ciekawe. To należałoby się zagłębić w temat gier, o których się nie słyszało w plebiscycie. Ja gram w takie gry na streamie, jakie lubię. Nie będę się na siłę zagłębiał, stary, w Zelda albo w Mario, bo to nie są moje tytuły. Ja nie muszę być pecem od wszystkiego, stary. Czy ja nagrywam recenzję Mario? No nie. Czy ja nagrywam recenzję horrorów? No nie. Ja się wypowiadam o widzowie Souls-like'ach, ja się wypowiadam o Diablo i może stąd macie ten dysonans poznawczy, że ostatnio wyszło Diablo, wyszedł Starfield, wyszedł Baldur's Gate i co tam jeszcze wyszło? Co grywałem? I wyszedł Lords of the Fallen. I wszystkie te cztery tytuły leżały na totalnym spektrum moich zainteresowań. I może dlatego ludzie mają taki dysonans poznawczy, że wyszło kilka gier z rzędu, o których mogłem naprawdę dużo powiedzieć i bardzo technicznie. I nagle się okazuje, że ja nie wypowiadam się w taki techniczny sposób o horrorach. No nie wypowiadam się, nie lubię ich, nie zamierzam w nie grać, nie zamierzam się w nie zagłębiać. Nie zobaczycie u mnie takich sensji, no nie? Nikt nie będzie specem od wszystkiego, ale to ciekawe, że mnie widzieliście w takiej formie, ale zdejmijcie teraz różowe okulary, bo jestem po prostu idiotą w internecie. Jednym z kolejnych streamujących Twitchu, stary. Klikniesz sobie zakładkę Polski, w Polsce na Twitchu, masz multum takich kurwa idiotów jak ja, no nie? I każdy stary tak samo się może wypowiedzieć, nie? Jest, tyle w temacie. Przestańcie przeceniać internetowych twórców, bo to idzie za daleko. I potem macie takie sytuacje, jak ostatnio była w polskim internecie i zoomersi nagrywałem filmy na TikToka, jak płaczą, Jezu. YouTuber, którego oglądałem za dziecka, czytaj 2 lata temu, okazało się, że dobierał się do kogoś. O nie, jak to jest możliwe, że ludzie nie są idealni? Jezu, przyjrzyj się na oczy. Czy ludzie tworzący w content w internecie są identyczni ludzie jak wy, nie? Przestańcie idealizować youtuberów i streamerów, to jest totalnie pojebane, nie? Ale to wy to sami to robicie, no przecież to jest komentarz, który to dokładnie pokazuje, nie? I serio, potem wychodzą TikToki, no nie? Wychodzą TikToki, jak zoomersi płaczą, o nie, nie stary, ten youtuber coś przeskrobał. Jezu, jak ja mogłam go oglądać, ale to jest smutne, zrujnowało mi dzieciństwo. Remake to gra zbudowana od zera. Może mieć te same mechaniki, ale odświeżone i zrobione na nowo lub całkowicie nowe, zależy od twórców. Idealne przykłady Spyro, Crash Bandicoot, Resident Evil i nowy Dead Space, który jest remake. No nie wiem, kolejny stary typ zaczyna pisać pseudo oczywiste rzeczy, myśli, że zabłysnął. Czy znowu jakoś spłuciłem temat i nie każdy debil to zrozumiał i typ myśli, że teraz będzie mądry i coś jest w stanie dopowiedzieć? Wow, powiedz nam coś, czego nie wiemy. Ej, widzowie, nie wiem, jak wam to powiedzieć, ale mówiąc oczywiste rzeczy, w gronie osób, które rozumie oczywiste rzeczy, wychodzicie na idiotów. Czajcie? Powiem ci, Kiszak, że dzięki posiadaniu odmiennych zdań fajnie można wejść w dyskusję i skonfrontować poglądy. Widzimy się na streamach. No to chyba nie będziesz zadowolony z mojej odpowiedzi na ten komentarz, co? Jak można pominąć, nie dając w tej kategorii głosu na Zeldę, który zdecydowanie w tej kategorii wygrywa? To se wejdź, ty zagłosuj na Zeldę! To było moje głosowanie, no ja, samozwańczy ludolog, nie ograł Breath of the Wild. Ogrywałem stary Breath of the Wild, ty nawet pewnie nie wiedziałeś, co to jest Switch, nie? I myślałeś, że to jest przełącznik w języku angielskim, bo tak się w 4. klasy podstawówki nauczyli. Obczaj sobie stary streamy z momentu, gdy wyszła Zelda, stary, bo ogrywałem to na premiery. Breath of the Wild był przełomem w gatunku open world action RPG. Co? Breath of the Wild było przełomem w gatunku RPG? Co za typ, nie? Zelda jest totalnym przeciwieństwem RPG-a, co za debil. Zelda RPG, stary. Pokaż mi element, jakikolwiek element RPG-owy w Zeldzie, jakikolwiek. Chętnie czekam, nie? Dziesiątki tytułów potem bazowały na jego pomysłach, no? Szczególnie, że wcale dużo lat nie minęło, nie? Co bazowało na tych pomysłach? Genshin? Nie, odklejeni są. Widzowie, piątek wieczór musicie zawsze przypominać, żebyśmy przegląd robili. Ja nie głosuję, bo nie chcę, ale liczę, że grą roku zostanie okrzyknięty Spider-Man 2, bo jest super genialna gra. Essa, pogadane. Fakt tylko dostępna na PS5, ale ma fabułę genialną. Grafikę tak samo. Głos bohaterów i postaci też jest dobrze zrobione. To jest troll, nie? Oprawa audiowizualna jest mega. Do tego dochodzi, że nie ma ekranu ładowania, tak jak obiecywali. Bohaterowie są ludzcy i można się z nimi zżyć. Walka też jest świetna, robi robotę. Essa, wszystko, widzę, jest super. Widzowie, pożal się nudny bal, to jest bait, nie? Nie każdy musi lubić to, co ty, panie Simonie. Ja...
nie grałem w Spider-Mana 2, bo nie mam PS5 i nie mam, ale oglądając streamy tak dobrze się bawiłem. Aha, typ nawet nie ograł. Dobrze się bawił na streamach, zajebiście. Nie, no dobra, to typ nie troluje, to nie jest bait. Dobrze się bawił na streamach. Jedyne, co mnie się gryzie, Kiszak, to podejście do The Last of Us, bo ile grę też uważam, że jest chujnia, niepodobna pod kątem gameplayu i dwójkę porzuciłem, to HBO zrobiło dokładnie to, co ty głosisz na swoich streamach. Jest fabuła, lore itp., dobre, ale nie ma mechaniki gameplayu, to zrobili serial. No okej. Okay. A gdzie, z czym się to gryzie ze mną? Moim zdaniem serial jest zajebisty i zrobili mega robotę. Zachęcam porzucić uprzedzenie do gry i sprawdzić. Dobra, widzowie, krótka piłka. Czy Last of Us? Nie oglądałem. Czy nie jest kolejnym serialem pokroju wyciskania łez i podłych ludzkich emocji dla nastolatków i teen dramy? Tak, nie. Tak, tak, nie. To jak, jeżeli niektórym się wydaje, że tak jest, to pewnie ja bym też stwierdził, że tak jest. Się wydaje, że jest bardzo emocjonalnym takim serialem dla nastolatek, nie? No, widzowie się podzielili. No to kilka osób uznało, że taki jest, mi się wydaje, że taki jest. To totalnie nie jest serial dla mnie. Poza tym, uwaga, ja nie oglądam w ogóle nowych pozycji. W ogóle, widzowie, ja oglądam filmy z lat 70., 80., 90. Taki 2007 to jest max, który ja oglądam, no nie? Dlaczego? Taki mam gust. Nie zmienicie tego, nie lubię nowych produkcji. Jestem hipsterski. Stosując swoje ulubione porównanie do restauracji, można powiedzieć, że poszedłeś jako wege do knajpy z burgerami i stekami, gra, powiedziałeś chuj mnie to, mam wyjebane w tę knajpę, teraz ta restauracja wprowadza do swojego menu w chuj dobre danie wege, jak mówisz, ale wkurwia cię ta restauracja, krytykujesz, porównaj danie mięsne i wege, co? Jezu, widzowie, nie silcie się na takie porównania, bo są bez sensu. Przez pryzmat dawnych doświadczeń, ale poczekajcie, nie wiem, czy ja mam się teraz tłumaczyć z tego, dlaczego nie chcę oglądać serialu The Last of Us? Bo nie rozumiem. Czy to już o to chodzi, że ja jestem zły, bo nie obejrzałem The Last of Us, nie interesuje mnie The Last of Us? Ej, widzowie, powiedzcie mi, dlaczego ludzie są tak najarani na to, że wygra Zelda? Ja followuję kilka osób, które serio zajmuje się grami od Nintendo i oni wszyscy mówili, że nowa Zelda to jest po prostu jeszcze raz dobra Zelda, ale jest w opłakanym stanie graficznym. A nie jest czymś niesamowitym ta Zelda. Serio, naprawdę. To jest kolejna dobra Zelda i tyle. No Baldur to deklasuje fest. Witaj w naszym świecie, to tester gier, więc róbcie przejście. Dobry kawałek widzowie wyleciał, nie? O, tutaj ludzie kręcą bekę, że jest Destiny w nominacji na Community Support. Przecież oni obrazili się za to, co pisali gracze i stwierdzili, że urwą z nimi kontakt. Pozdrawiam, Nexus z live'ie również. Coś jeszcze widzowie mamy? Każdy tam atakuje anime, wiecie, że jakby nie było anime, to przecież byście mieli takich Dark Soulsów, jakie są teraz. Sprawdźcie porównanie Dark Souls czy Berserk. Ale ja pierdolę, czy Berserk to nie jest anime, które powstało na podstawie Dark Soulsów? Czyż pierwsze były Dark Soulsy i potem odniosły duży sukces i na tej podstawie Berserka zrobili, nie? Pozdro, widzę. Sprawdźcie sobie datę, jak to wyglądało. Tak samo jak z Wiedźminem, dokładnie. Była gra, odniosła giga duży sukces i na tej podstawie nagle książkę zrobili. Z całą sympatią do prowadzącego. Jak ja widzę, że tak się zaczyna komentarz, to już wiem, że będzie nieźle. Z całą sympatią do prowadzącego pana Kiszaka, to według mnie mądrości na temat D&D ma wyciągnięty z widzów Twitcha, nie mając sam pojęcia o tym systemie. Okej, okay, ale o co chodzi? Najstarszy papierowy RPG z okresu jego powstania, końcówka lat 70., początek 80., pozwalał na to, żeby postać, którą ogrywasz w fabułkę klimacik, miała cztery ręce i w każdej ręce mogłeś mieć przy odpowiednich perkach nawet bronie dwuręczne. No okej, okay, ale co z tego? Poczekaj, gdzie tu jest moja nieznajomość? Nic w papierowym RPG-u cię do tego nie ograniczało, warunki dyktował mistrz gry i chłop gada normalnie o wersjach D&D w przełożeniu na grę wideo, gdzie nie potrafisz tego przełożyć, bo musisz mieć balans gry. Zrzenie RPG-a komputerowego zaczynasz od prostaczka i kończysz jako grecki heros. Totalna bzdura, bo większość CRPG-ów kończysz na, tak jak Baldura, na poziomie 12. Grecki heros to jest poziom 20, poziom 30 plus to jest półbóg. Więc totalna bzdura, stary. A papierowe RPG miały taką dowolność, że nie jest się w stanie tego przeliczyć na system. Ale to nadal nie wiem, gdzie mi tutaj cokolwiek zarzucił, że coś źle powiedziałem? Czy tak po prostu poczuł się urażony, że powiedziałem, że się znam na CRPG-ach? Może nie znam się na... Co wy gadacie za bzdury o tym Berserku? Co widzowie było pierwsze, Dark Souls czy Berserk? Dark Souls, nie? Na świecie 8 milionów ludzi, a na czacie się muszą takie tacy idioci trafić, co nic nie potrafią rozumieć. DS-y były pierwsze. Nie znasz się w chuj na papierowych RPG-ach bez kitu? Ale stary, czy ja coś mówię, że się znam na papierowych RPG-ach? Nie, mówię, że znam się w CRPG-ach. Na systemach chłopie CRPG-ów. Często mówisz RPG z perspektywy CRPG-ów. Zawsze mówię o RPG-ach z perspektywy CRPG-ów. A to nie mogę, czy o co chodzi? Czy za każdym razem jak mówię o CRPG-u, to muszę coś powiedzieć o latach 70. i początkach D&D?
Nie czaję. Nie wolno, nie mogę, ale często wrzucę stawki porównując je z papierowymi. Jakie? Podaj przykład. Król internetu. No sprzed chwili. Czyli? Co sprzed chwili? Jaką stawkę? W sensie ja czytałem komentarz, że w świecie RPG-ów to rok zawsze otwiera drzwi. No, tak jest. Rogale w RPG-ach otwierają drzwi. Ale co, dasz mi teraz kontrargument, że actually, to nie zawsze, stary, w RPG-ach. To jest domena D&D, a nie RPG-ów. Czyli co, uprościłem to za bardzo, tak? Powiedziałem, że w RPG-ach rogale zazwyczaj otwierają drzwi, ale nie powiedziałem, że ale nie w każdym. Tak? O to ci chodzi? Aha. Czyli za każdym razem, jak się wypowiadam na jakiś temat i powiem, że obecnie gry są chujowe, to muszę od razu wymienić wszystkie gry, które nie są chujowe. Mówiąc, że RPG to D&D. Każdy D&D to RPG, ale nie każdy RPG to D&D. Ale co, też za każdym razem mam to zaznaczyć? Czy o co chodzi? Nie, wytłumacz mi, stary, jaki jest problem, bo może serio jest problem z przekazem moim taki, że wchodzą, a wypadałoby. To sek, załóż kanał na YouTubie i za każdym razem, jak coś takiego będzie miało miejsce, to wszystko tłumacz. Dobra, czyli widzowie, za każdym razem, jak coś powiem, to muszę to rozwinąć, tak? Okej. To każda wypowiedź zamiast trwać 15 sekund będzie trwała 50 minut. Za każdym razem będziemy dawać widzowie wykład. Nie można, widzowie, nie można. Czyli jak powiedziałem, że w RPG-ach rogale otwierają drzwi, to twoim zdaniem powinienem wymienić RPG-i, w których rogale nie otwierają drzwi. Albo na przykład RPG-i, w których nie ma takiej klasy rogal, bo są na przykład futurystyczne, tak? To za bzdura, typie, nie? I to jest właśnie ta dosłowność, o której mówię. Tak, no. Do filmów Smajro. Co ty na to? Zatrudnię cię i będziesz mi didaskalia robił. Chłopie, adnotacje do wszystkiego, co powiedziałem. Nie każda gra TTRPG ma system D20. Ale nie wiem, powiedziałem, że każda ma, czy o co chodzi? Czy teraz zgrywasz znawcę papierowych RPG-ów i mówisz, stary, o, ale stary, nie wszystko, kurwa, działa tak jak w D&D. Nie wiem, powiedziałem kiedyś, że każda ma, stary? K20, czy o co chodzi? Nie buduję kontekst, prawda jest taka, że na tabletopach się nie znasz. Ale dobra, w czym się nie znam? Powiedz mi, stary, powiedz mi. Gdzie powiedziałem jakąś głupotę? Bo ja się nie wypowiadam, stary, na tematy tabletopów. Ale powiedz mi, gdzie powiedziałem jakąś bzdurę? To jest ciekawe. Jak już mi zarzucasz, że coś źle robię, to mi powiedz, co źle robię. Ja nie prowadzę kanału o tabletopach. Wiesz, równie dobrze można mi powiedzieć, że się nie znam na motoryzacji. A kiedyś coś wspomniałem o autach. Ale co to ma do rzeczy? Czy powiedziałem coś, stary, rażącego? Czy powiedziałem coś, co może być szkodliwe społecznie? Dlatego nie rozumiem, o co ci chodzi teraz. Chyba, że siedzisz zakompleksiony u siebie w domu i się przyjebałeś po to, żeby wybudować sobie narrację, że ty znasz się lepiej na czymś? Tak to trochę wygląda z mojej perspektywy. Tak zawsze widzę ludzi piszących w taki sposób. Napisałem, że się nie znasz w chuj na RPG-ach, ale to nie jest jakiś atak, tylko to było we flow czytanie komentarzy. Ale o co chodzi, stary? Nadal to ty dzwonisz. Jesteś chujowy, ale to nie jest żaden atak. A powiedz mi tak. 738. Ty się znasz, czy nie? Może szybko, stary, to sprawdzimy. Czy ty się znasz? Na tabletopach? Mocno się interesuje, okej. Jaki build w D&D 3.0 wyciąga najwięcej ataków na rundę? Zaraz zobaczymy, jak się znasz. Ja nie jestem pewny, ale mi się wydaje, co wyciąga. Grałem w Hammera wtedy. A, o, to się nie znasz, stary. Mnich pod Kamy chyba wyciąga najwięcej, nie, widzowie? Czyli tak, ktoś napisał komentarz do Baldur's Gate'a. Wypowiadam się na temat Baldur's Gate'a, mówię o RPG-ach z perspektywy D&D. Ty mi mówisz, że się nie znam na RPG-ach. Ty po czym mówisz, że ty się znasz? Ja ci zadaję proste pytanie w temacie, na podstawie którego gadamy i ty nagle mówisz, że a, ty jednak, stary, w to nie grasz. No to chuj nie znawcy z ciebie, taka krótka piłka. To znasz się na D&D, zadać ci jakieś kolejne prostsze pytanie, czy ogólnie się nie znasz na D&D? Prostsze ci zadam. To jest właśnie sprowadzanie wszystkiego, co wiesz o RPG-ów do D&D. Ale dobra, to ty mówisz, że ty się znasz, stary, na tych RPG-ach, a to nagle się okaże, że się nie znasz, bo się nie znasz na najpopularniejszym, czyli D&D. Dawaj, to znasz się cokolwiek na D&D, czy w ogóle? Odpowiedz mi na pytanie, tak czy nie? Zadam ci w chuj prostsze, stare pytanie. Zadam ci banalne pytanie. Gram w OSRY i parę sesji na piątce. To współczuję, stare, granie na piątce. Czyli na przykład o 3-0, 2-0, 3,5 nie wiesz nic. O czwórce wiesz więcej. Dobra, a to znasz jakieś podstawy trójki, 3,5 czy nie?
I to jest właśnie widzowie typ, który ogląda, który gra 5E, nie? Ludzie grają totalnie uproszczoną wersję i im się wydaje tyle co z Baldurów. Ale Baldury były na dwójce stary, nie na trójca, nie na 3,5. To są właśnie ludzie, którzy grają na 5E, którym tworzenie buildów jest banalne. Buildu nie idzie dosłownie zjebać, po czym im się wydaje, że wiedzą cokolwiek o RPGach. Ja nie znam się giga na RPGach, a tabletopach definitywnie, no nie? Ale przełożenie na gry komputerowe giga dobrze, kurwa, minmaxuje i robię zajebiste buildy. No dobra, to dawaj 7-3-8. Nie znasz się na jednej rzeczy i zakładasz, że każdy mówiąc o tej rzeczy musi wchodzić w szczegóły totalne z uwzględnieniem wiedzy, którą ty posiadasz i że musi nadawać temu odpowiedni kontekst. No, dokładnie, dobrze ci napisał widz. Nieźle cenisz swoją wiedzę. Pewnie to jedna z niewielu rzeczy, o których coś wiesz. Też mi się tak wydaje, że ty cokolwiek wie o jakiejś rzeczy i nagle cię przyfaflunił, bo chciał sprowadzić dyskusję w taki sposób, żeby zrobić z siebie osobę, która ma jakąś większą wiedzę. Dobra, dawaj, 7-3-8, giga proste pytanie. Ile masz wersji rozpłatania w systemie 3,5? Banalne pytanie. Wystarczy raz zagrać, stary, wojownikiem w 3,5 i od razu wiesz. To już nie będziesz miał prostszego pytania. No, dawaj. Chyba widzowie Google musi ratować, co? Potrzebny telefon do przyjaciela, chyba tak. Długo zajmuje, nie? Nie wiem. Nawet co to są wersje rozkładania, rozpłatania. To nieźle się, stary, znasz na RPG, jak nie masz pojęcia, czym jest rozpłatanie. To było łatwe pytanie, ale podchwytliwe lekko. Widzowie, a wy wiecie? Ile jest wersji rozpłatania w D&D 3,5? 3. Bardzo dobrze. Podchwytliwe było pytanie trochę. 3. Jaką trzeba grać klasą, żeby odblokować trzecie? Mistrz broni? Rozstrzelały berserker. Rozpłatanie, które pozwala ci po zabiciu wroga wyprowadzić dodatkowy atak. Potem masz większe rozpłatanie, które pozwala ci wyprowadzić dwa ataki, tak? Albo zmniejsza karę i masz mistrzowskie rozpłatanie, które ściąga całkowicie limit rozpłatania. Rozstrzelały berserker tylko może blokować trzeci poziom. Słuchaj, powiem ci tak, 7-3-8, tak? Czy jaki miał nickname? 7-3-8. Słuchaj, jak dorośniesz i będziesz robił takie buildy jak ja do D&D, to przyjdź tu i przeproś. A teraz sobie obejrzyj mój gameplay z Neverwintera 2, gdzie tworzę wojownika barda, ucznia czerwonego smoka, rozszalałego berserkera i rozpierdalam całą grę stary na hita, okej? Okay?